Dziennik Super Express i tygodnik Polityka oskarżyły ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumę. Obydwa pisma zarzucają ministrowi, że za oceanem oszukiwał rodaków, wyłudzał pieniądze i został skazany za długi. Ten ostatni zarzut budzi nieco wątpliwości, dlatego że nie oznacza on wyroku karnego, a jedynie sądowe zobowiązanie do spłacenia zaległości. Podczas środowej konferencji prasowej minister Czuma przyznał, że prowadząc polonijne radio w Chicago miał kłopoty finansowe. Pożyczał więc pieniądze, brał kredyty, ale ostatecznie spłacił. Komu więc w tej sprawie bardziej ufać? Czy dziennikarzom, czy ministrowi, który do tej pory miał nienaganną opinię? Moje wątpliwości co do aktu oskarżenia budzi świadek, którego przywołuje tygodnik Polityka. To Andrzej Jarmakowski, człowiek, który ma wiele powodów, by nienawidzić Andrzeja Czumę. Czuma bowiem od wielu miesięcy na swojej stronie internetowej czuma.pl piętnuje Jarmakowskiego jako byłego konfidenta bezpieki, który w latach 70. rozpracowywał demokratyczną opozycję. Czy ta chęć osobistej zemsty stoi za obecnym atakiem na ministra sprawiedliwości? Być może to, a być może także interesy różnych lobbies. Przecież wiadomo, że wiele środowisk jest niezadowolonych z desygnacji Czumy na ministra sprawiedliwości. Czuma nie jest ani profesorem prawa, ani nie należy do lobby adwokackiego, a ostatnio naraził się prokuratorom, zmuszając ich do bardziej efektywnej pracy. Dlatego ewentualna dymisja Czumy byłaby moim zdaniem przedwczesna. Czuma zasługuje w tej sytuacji na jeszcze jeden kredyt. Na kredyt zaufania.